Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Arkadiusz, to jest kolejny odcinek The Walking Dead. W poprzednim odcinku trafiliśmy na kolację z kanibalami. Chciałem zauważyć tak delikatnie. Mark, który został postrzelony przez bandytów strzałą, został generalnie, lekko rzecz ujmując, pozbawiła go tutaj gospodyni nóg i zrobiła z tego obiad. Kanibalizm. I takie rzeczy się zdarzają, no ale... Gdy dotarło to do mnie i zszedłem wszystkim powiedzieć, że jedzą właśnie ludzkie mięso, okazało się, że dostałem w trąbę i utknęliśmy się teraz w jakiejś... chłodni. W której Larry miał delikatną zapaść i otrzymał cios z lizawki, która... wylądowała na jego głowie i zrobiła z niej to, co zrobiła, czyli zrobiła z niej lekką miazgę, ma zamiast głowy po prostu tą zawkę, tak, tutaj, że tak powiem, Kenny troszeczkę wykazał się inicjatywą i rzucił lizawką naszego niezbyt sympatycznego Larego. Starałem się pomóc, jak mogłem, Lili przy ratowaniu ojca, niestety, Larry pomógł wszystkim. Więc kontynuujmy przygodę. Przyjrzyjmy się Laremu. No, nie wygląda za różowo. Porozmawiajmy z Lily w takim razie. Dobra, no musisz pomyśleć o swoim życiu. Nic więcej nie zrobimy. Jak trzyma się Clementine? Nie za panie, w sumie siedzi sobie z gościem, który dostał lizawką w trąbę i po prostu, no... jest lizawkowym tatą. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Okay. No cóż, musimy działać razem. Look, if we're gonna survive this shit, we got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. No taka szczera i bezpośrednia odpowiedź. Dobra. Przyjrzyjmy się. Co my tu mamy? Klimatyzator. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Wiemy, kto miał monety. Monety miał Larry w pewnym momencie w hotelu przy płocie. Chciał zapłacić Markowi. Trzeba będzie te monety od niego wziąć. No bo co tu możemy więcej? Więcej nic nie możemy. Pogadajmy, przyjrzyjmy się. Pogadajmy. Please. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. No cóż, musimy to zrobić. Nie jest to sytuacja za bardzo komfortowa jednak. Any idea which pocket he keeps his change in? I
gdzie mamy do wyboru kilka kieszeni. W której kieszeni najczęściej się trzyma? No jeżeli był praworęczny, to pewnie w tej. No to jesteśmy już bogaci. Parę centów. Okej, w takim bądź danym razie przyjrzyjmy się jeszcze raz klimatyzatorowi i odkręćmy śruby. Śmiało i odważnie. Sprytny Lee. Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Pospieszenie to jest bardzo poważna operacja. Kręcenie dwóch śrub. Okej. There's our way out, Lee. W sumie to jest za mały. It's too small for us to fit through. I can do it. Clementine, jaka odważna. No dobra, myślisz, że dasz radę? Think you can do this? I'm scared. It's okay to be scared. We need you, Clementine. Okay. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. No proszę, Clementine, jak ninja. Cieknie po jakimś tunelu. Są dźwięki, znaczy, że żyje, że się przemieszcza. Oczekiwanie. O! Okej, poradziła sobie. Kenny! Jest foch. Lily, I'm sorry. We gotta go. I know. I just need a minute to say goodbye. Hey, we're good. Okay? Yeah, this is good. Shit, he's gonna get us all killed. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Okej. Okay. Udało nam się wydostać z chłodni. Zobaczmy, co będzie dalej. Trafiamy do tego pomieszczenia, gdzie mogły odbywać się różne nieciekawe rzeczy. Kanibale. Okej, okay, co mamy w tych słoikach? Rozejrzyjmy się po tym pomieszczeniu, bo zaciekawiły mnie te słoiki. Co mamy? Mamy hak. No właśnie, zobaczmy co z tymi słojami. Zrobili sobie tutaj delikatnie konfitury. Tu w ogóle jest ok. Paralizator. Jesus, this is where you put your people. Mamy tam. Sick bastards. All of them. Tutaj ich wieszali. Delikatnie z nimi jechali z koksem. Dobra, rozejrzyjmy się, co my tu mamy. Mamy tutaj hak. Mamy tutaj sieć. Mamy tutaj, co by tutaj wziąć? Weźmy ten paralizator. Okej. Okay. Mamy paralizator. Nie jestem pewien, czy to się nie zamieni. Nie. A jednak. Dobra, zróbmy krzywdę im tym hakiem. Porozmawiajmy z Kenem przed wyjściem. Okej. Odważnie.
Idźmy więc stąd. Nie umiem stąd wyjść. Tutaj jest broń. Jest Kenny, jest Lee. I jest Danny. Okej. What are you doing outside the bar? Oh shit! Just guarding the place like you said. Oops, sitting out in the rain like a damn deer. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. But I bet we try to keep them alive. Not the kid. We must lead on the trail. So goście. Oh, I know, Mother. This tell me what's going on. Part two. When I let one think they can just walk right out, you never even look down. Okay, I stole some, yeah? He's not coming any closer. What should we do? Do you have a weapon? Yeah. Good. Keep it simple. As soon as he passes us, jump in from behind. See what he's doing now. Okay. Tego się nie spodziewałem, szczerze się przyznam. Nie trafiłem w ogóle w tą jego broń. Szybko. Dziabnij go. Dziabnij go hakiem. Nic się nie martw. Okej, Lili. Lili padła. Kip ci w oko, łachu. Anibalu. Ze wsi. Nie pomogłeś nam. Katia, biegnij. You see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Get part of yourself, so others can live. Ma jakąś filozofię. I'm killing you right now. Dobra. That's why you killed that woman in the woods. She was about to spill everything. You weren't ready to hear yet, Lee. Had to stop her. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it! You're already tainted! You ain't gonna kill me! Just like he didn't kill Jolene! You don't have what it takes! Fucking coward! Nie, zostawimy gościa przy życiu. Jest takim ścierbem, czy szkoda go zabijać. This is not how the world works now! You won't make me kill you! No właśnie, Clementine też już się napatrzyła na swoje. Więc idźmy. I'll cover you. Just stay here and keep Clementine safe. I'll be right back. Idźmy więc do tego domu rozprawić się z resztą tych kanibali. Gdzie jest Kenny? Kenny sobie gdzieś pobiegł w ogóle. A, spoko, pogoda. Jak w horrorach. Okej. Ups. No i proszę, kto się pojawia? No właśnie, pojawia się Carly. I Ben. Is everyone okay? You guys have been gone way too long. They attacked us! I knew it. I told you we couldn't trust them. Shit, how many of them are there? Two left. Where?
Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Doc and Katja in the house. And I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. And Lee, be careful. No bardzo proszę, bardzo proszę, bardzo, bardzo. Karle jest taka no rozgarnięta i ogarnięta i w ogóle wszystko wie. Dobra, trzeba się tam udać. Tam się dzieją złe rzeczy. Gdzie jest Kenny w ogóle? No właśnie, zapytajmy. Niech wie, nie ma co się kryć. Wbijamy. Puść ją, Brenda, ty łachu. Okej. Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Okej, mamy na górze naszego zioma z poobcinanymi nogami. Myślę, że on nam jeszcze pomoże. Let her go, Brenda. Please, listen to him. I'll do it. Please. Idę jeszcze kroczek do tyłu. I don't wanna kill you, Lee. Jest konkretne w ogóle ujęcie i konkretna muzyka i konkretna sytuacja. Just stop. No, sięgnie. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Okej. Dobra, jest Doug. Jest Andy. Oh fuck. Co tu się dzieje w ogóle? Who the fuck do you people think you are? Look at what you done. Ona się uspokój. Calm down. What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline. Karle. I headshot. Szybko, co się dzieje? Ale dostał w czasze. Dobra, spadliśmy. Będzie walka. Ale nas trafił. Generator, prąd. I co dalej? Co jest? Nie mogę nic zrobić? Brońmy się, brońmy się, brońmy się, kuuu. No coś zrób ty. Jak mam cały czas naciskać? No dobra. Fuck, oh fuck. Help me. Czy ktoś mi pomoże? Co?
Nie wiem, co mam tu zrobić, szczerze się przyznam. Dobra, może mam się puścić po prostu. Zobaczmy. Nie, nie chcę się puszczać. Kurde. Nie mogę nic zrobić. Dobra, muszę chyba polec, bo nie wiem, co mam zrobić chwilowo. Proszę, Lili też umie strzelać, zresztą wychowała się w wojsku, więc będziemy go teraz punktować. Wszyscy patrzą, mamy tutaj niczym rozbitek jakiś, nokautujemy gościa. No dobra, skłammy trochę. Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Oni bez tej matki sobie nie poradzą. Jaki mamy wybór? Możemy go dobić. Lub możemy sobie odpuścić i iść z grupą. Co też zróbmy. Okej, skończył się w generatorze prąd, więc idźmy stąd. Myślę, że zachowałem się okej, też bym się zachował dobrze w rzeczywistości w ten sposób. Okej, pojawiła się mama. Ken jest ranny, reszta w miarę okej. Straciliśmy jednego zawodnika z naszej grupy. Przemierzamy las. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Yeah, they were. That is sick. God, just... ugh. Clementine, she doesn't know, right? She's not stupid, Carly. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. No właśnie, co z tą kamerą? Looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. Okay. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think?
Myślę, że to przemilczę, bo nie ma tej opcji, którą chciałbym powiedzieć. Fine then. Fine. I saved Duck on the farm and didn't save Sean. Now I kill someone before I can put your little girl in danger, and I'm even more of a monster. I don't care. You do what you have to do. I'm gonna keep doing what needs to be done. Każdy ma swoją wizję. Lee, are those bad people dead? No, they're alive and suffering. They were very bad people, but if they die, it won't be because I killed them. Okay. Hey, Dad, what's that noise? Sounds like a car. Oh, God, not more strangers. Samochód w środku lasu? Ciekawe, co to, kto to? Okej. Zapytajmy. Hello? Nic tu nie ma. Właściwie nikogo tu nie ma. Podejdźmy do tego auta. Spalone wszystkie światła, zapalony środek. Co my tu mamy? Skończyła się benzynka. Baby, you gotta see this. There's a shitload of food and supplies back here. Jedzenie. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? W związku z tym, co się tu wszystko działo, on nie masę czasu, więc myślę, że możemy to wziąć, Clem. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Tak właśnie pomyślałem. Okej, w takim razie... It's locked. No shit, I already tried that. But I heard you take the keys from up front. Sprawdzałem twoją czujność, Kenny. Jasne, że tak. Okej, co my tu mamy? Mamy zapasów całą masę, mamy jedzenie. Zobaczmy. Supplies? I'll take it. Okej, wszyscy odżyją trochę na pewno. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. More food in here. Cały pick-up jedzenia. Ona nie jest pocieszona, ale... Got a box of food here. I'll carry it. Okay, co my tu mamy? Bluza z kapturem. Somebody looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Tak, w sumie to po prostu teraz jest twoja. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Okay. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh, God.
Lee, you're gonna want to see this. Co jest na tym nagraniu? Czyli ktoś nas nagrywał z tego lasu. No i proszę, taki nieoczekiwany koniec. W następnym odcinku. Place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listened to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases on. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Okay. Czyli taki początek epizodu trzeciego. Jak przedstawiają się statystyki? Właśnie, z tego samochodu. Połowa na połowa, czyli połowa wzięła, połowa nie wzięła. Widać, że zdecydowana większość ludzi nie zabiła tych braci. I 68% osób pomogło jednak ratować Larego. Nie, nie pomogło. Tak jak ja zresztą. Również z zabiciem Jolaine, to była ta pani w lesie, którą spotkaliśmy, ta, która właśnie była na tej kamerze. 87% osób nie zabiło jej, tylko Denny w nią strzelił. Całkiem okej statystyki. Okej. W takim razie z mojej strony to tyle na ten odcinek, bardzo interesujący. I do zobaczenia w trzecim epizodzie. Trzeciej serii, trzecim, jak to nazwać, trzecim chapterze, nazwijmy to, Żywych Trupów, mówił Arkadiusz, subskrybuj, komentuj, oceniaj i do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku The Walking Dead. Trzymaj się ciepło, cześć.